Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No i rozpoczynamy, drodzy słuchacze, nasz dzisiejszy temat dla reportera. Ty to potrafisz zaskoczyć. No ja lubię tak właśnie. Albo na ciszę, albo z przytupem. No jest jak. Dobra, Iwona Mierzwiak jest w Lubinie, czeka na wasze zgłoszenia. Leszek Wspaniały jest w Głogowie, w radiowym studiu i czeka na wasze zgłoszenia, a ja też tutaj siedzę i odbieram telefony. Tak właśnie, Bartek już... Ja robię za sekretarkę. Trzymam rękę na pulsie i czeka na wasze telefony. Liczymy na to mocno, że dzisiaj zdecydowanie obficie będziecie do nas telefonować. 726 114 114. Wczorajsze tematy liczne z Polkowic. Nimi już zajęła się Iwona i zgłosiła tam, gdzie trzeba. Poczekamy pewnie troszkę na odpowiedź. Jeszcze dokładnie. Tak na szybko to odpowiedzi nie mamy, chyba że o czymś chciałabyś Iwona poinformować. Ale chyba aktualnie wszystkie sprawy są w toku, prawda? Nie. Wszystkie tematy, tak. Wszystkie tematy przekazałam. Tam była dziura przed klatkami przy Włodyjowskiego 6. Parking na Moniuszki, zapadnięte miejsce, woda się zbiera oraz brak znaku ograniczenia tonażowego 2,5 tony. Były też ławeczki przy Targowej. I jeszcze jeden temat był, tam chodziło o, dokładnie, zaraz wam powiem, o stojaki na rowery. No właśnie, to właśnie czekamy na odpowiedzi. No Kwiecica, przepraszam. I czekamy też na wasze pierwsze dziś telefony. Jak słyszycie, jesteśmy w dobrych nastrojach. Mamy nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, również macie dzisiaj dobre humory. No i chwycicie się za telefony i do nas zadzwonicie. Może dziś będziecie komuś chcieli dedykować kwiaty i motylem, bo też jest oczywiście taka możliwość. A jeśli nie macie planów na popołudnie, no to zerkacie sobie na miedziowe.pl i na przykład jeśli lubicie piłkę ręczną i chcielibyście doznać tych emocji sportowych, no to dziś o 19 w hali RCS-u w Lubinie w meczu Superligi Piłkarek Ręcznych mistrzynie kraju Zagłębie Lubin podejmują Młyny Stoisław Koszalin. Natomiast dla fanów biegania dzisiaj o godzinie 18 w Parku Linowym w Głogowie przedostatni już trening przed biegiem o lampkę górniczą. Sam bieg dopiero 23, dopiero, no już za chwilę, za 11 dni 23 października w Lubinie. Natomiast treningi odbywają się w całym regionie i na dziś na godzinę 18 zaplanowany jest trening w Parku Linowym. Zajęcia poprowadzi doświadczony Michał Kumor, znakomity przed laty lekkoatleta, średniodystansowiec. No i dziś i rozgrzewka, i elementy treningu lekkoatletycznego. No i pewna niespodzianka, którą dzisiaj Michał szykuje dla uczestników tego treningu. Tak więc na 18 zapraszamy do Parku Linowego, a na 19 do hali RCS-u w Lubinie na mecz piłkarek ręcznych. No i zachęcamy też was do telefonowania do tematu dla reportera. 726 114 114. Dzwońcie śmiało. Tak, polecamy się do godziny 9.45, drodzy słuchacze. Nie ma co się obijać, tylko po prostu dzwonić. Jak coś wam przyszło do głowy, to wybieracie numer 726 114 114, dzwonicie i mówicie, co was gryzie, co was boli, co byście zmienili w naszym Zagłębiu Miedziowym. Pięknym zresztą ostatnio, bo aura dopisuje i to doskonale wygląda wszystko. Te piękne złote liście, do tego słoneczka sporo i grzyby w lesie. No tego to się chyba nie spodziewał nigdy, że będzie taki wysyp grzybów. I trwa. Tak, i trwać jeszcze będzie. Natomiast niektórych grzybów nie ma w naszym regionie, a to dlatego, że jest trochę za ciepło na nie, ale niebawem się to zmieni. W listopadzie będzie troszkę chłodniej. To już zapowiadają synoptycy. 8 stopni, trzeba się szykować powolutku i opady deszczu. Podobno listopad ma być cały deszczowy, ale tak dopiero od 5 listopada dopiero. Natomiast nadchodzący weekend i początek przyszłego tygodnia zdecydowanie odwrotnie niż listopad, tak. Bo i słonecznie, i ciepło. Pięknie, wspaniale. Naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię z Głogowa. Tak. W sprawie podcinania drzew. Tak. Chodzi o ulicę Elektryczną. Tam to już wszystko jest tak zarośnięte, że po prostu się pod drzewami, jak się idzie do polo, to się nawet trzeba skłaniać. Tak samo i na Elektrycznej wzdłuż tych kasztanowców, to też tak, te lampy pozasłaniane.
i pełno, mówię, nawet żeby chociaż troszkę popodcinać, bo w domach jest ciemno i w tej sprawie dzwonię. Na elektrycznej. Dobrze, mamy zanotowane, zgłosimy. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. No, bo druga połowa października to już będzie ten czas, kiedy będzie można prowadzić tego typu pielęgnacyjne zabiegi na drzewach. Przypomnę, że w drugiej połowie października mają być też usunięte drzewa, które obumarły w pobliżu starostwa w Głogowie. Właśnie na drugą połowę października służby czekają. A my czekamy na wasze kolejne telefony, oczywiście z muzyczką w tle, 726 114 114. Dzień dobry. Chciałem dzwonić w sprawie chodnika, łącznika pomiędzy ulicą Jedności Robotniczej a Głowackiego, tą między dawną pizzerią Torino, a powiedzmy dojściem do Biedronki. Na tym chodniku z Polbruku dosłownie dwie kostki wystają tak ze 2 centymetry i to jest taka pułapka. Ja sam tam prawie upadłem, a często jestem tam z dzieckiem na placu zabaw, dzieci tam biegają, to po prostu nie wiem, co cudzy się jeszcze nic nie stało. Wie pan co, powiedzmy, ma pan możliwość wysłania nam zdjęcia tych kostek, bo ja wcześniej słuchaczka zgłaszała nam tą alejkę, ja byłem, sprawdziłem i nie natknąłem, znaczy natknąłem się na dwie kostki, natomiast nie były jakoś mocno wysunięte. W którym miejscu to znaczy tak dokładnie? Nie spotkał pan, bo się pan nie kopnął w te kostki. No ale mówię, to dobrze, ja spróbuję, tylko w tym momencie jest to niemożliwe, muszę po prostu podejść. Ale proszę mi powiedzieć, czy to jest ta alejka, która idzie przy samym placu zabaw, czy to jest ta bliżej płotu? To jest wyłączenie dla rowerzystów. Taki na skos przez plac zabaw, która idzie. Czyli ta po środku. Czyli ta po środku, tak? Tak. Taki skos w stronę od dawnej pizzerii Torino do Biedronki, powiedzmy. Mm-hmm. Mm-hmm. Czyli ja patrzyłem tą bliżej Biedronki. Ta oznakowana, że rowerami nie wolno jeździć. Tak. Czyli na tym skwerku, gdzie jest plac zabaw. Ja znalazłem dwie. Przynajmniej jedną znalazłem swoim dużym palcem, także ktoś jeszcze może się na pewno tam runąć. Palec cały? Palec cały? Dzięki Bogu, tak. Na szczęście tak, to dobrze. Okej, okay, no... Tam się dużo ludzi jeszcze kręci po ciemku, dzieci biegają, tak się może coś się tam wydarzyć niedobrego, a po co. Okej, okay, to ja się w takim razie jeszcze raz tam przejadę i zobaczę, jak sytuacja wygląda, bo wychodzi na to, że sprawdziłem nie tą alejkę, co trzeba. Tak, no wysyłałeś mi nawet zdjęcie. No, dokładnie. Okej, okay, no to... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja dzisiaj tam będę po godzinie 11, to mogę ci zrobić zdjęcie. Tak? No to weź Bartku, jeśli to nie problem, to bardzo bym cię prosił, to już nie będziemy tu naszego słuchacza angażować. Stara moja dzielnia, wiesz, tam znam każdy kąt. Tylko uważaj na te kostki, żebyś i ty paluchem nie zahaczył. Tak, będę ostrożny. 726-114-114, 25 minut po 9, jeszcze 20 minut dla was, drodzy słuchacze, i czekamy na wasze kolejne zgłoszenia. 726-114-114 i odbieramy kolejny telefon. Witam, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry, ja mam takie... A proszę ściszyć radyjko, bo naprawdę będzie straszne to połączenie. Okej. Na przystanku na Legnickiej jest studzienka się zapadła. Tak. Tam trochę dalej przy wyjazdu i ona dalej jest zapadnięta. Zaprzysięgam, bo bym zawsze szkoła urwę. Mhm. Tak, już wczoraj mieliśmy to zgłoszenie, tak więc interweniujemy. Bardzo dziękujemy za tą informację. Do usłyszenia. Jak studzienka już będzie naprawiona, dajcie znać też. Też, dokładnie. Jakieś takie wtedy kwiaty i motyla, przynajmniej wszyscy będą już spokojni i będą mogli jeździć, nie urywając kół. 726-114-114, dzwonicie pod ten numer z całego naszego zagłębia miedziowego, czy to Głogów, czy to Lubin, czy to Polkowice, czy jeszcze jakakolwiek inna miejscowość, gdzie oczywiście słychać radiolka zagłębia miedziowego. Ja miałem ostatnio, nie powiem. Mhm. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. W sprawie już chodników, to chodnik przy starym Merkusie, jak na Mickiewicza. Tam część jest po prostu, płytki są podniesione, nie wiem, czy to od wyniku korzeni, czy jak, ale w każdym razie jest odcinek po prostu zdeformowany przez właśnie wystające płytki. Wydaje mi się, że tam w pobliżu rosną topole i to one właśnie swoimi korzeniami wypchały te płytki. No właśnie, też tak myślę, no ale czy by dało radę, to właśnie, nie wiem, jakaś ta firma, żeby to zrobiła. Okej, okay. Ulica Mickiewicza zanotowane, zgłosimy w takim razie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, do usłyszenia. 726-114-114. Notujemy kolejne tematy, które będziemy dalej przekazywać. Zobaczymy, na ile uda się tutaj w jakiś sposób wskórać, a ja, Bartku, będę czekać na to zdjęcie od ciebie z placu zabaw. Odbieramy kolejny telefon. Jest. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Szanowna, ja wczoraj byłem na dworcu na PKP
Tam kiedyś był taki grzybek taryfy. Nie wiem, czy pan kojarzy. Tak, przy postoju taksówek. Mhm. No, dokładnie. Wie pan co? No i zniknął. Ale ja zadzwoniłem do Urzędu Miasta i nikt nie wie, bo podobnie, że to jakiś zabytek, ja się tak śmieję, ale no, mówili, że ktoś tam kiedyś mówił, słyszałem, że miał iść do renowacji czy coś takiego, a w Urzędzie Miasta nic nie wiedzą. Nie wiadomo, czasami czy to kochani złomiarze nie zwinęli, bo to tak wyglądało, jakby był wycięty. Nie wiem, czy to czasami do poczty nie należało, natomiast no, spróbujemy się dowiedzieć. Ja grzybek z tą budką telefoniczną nieczynną już od dłuższego czasu faktycznie zwracał uwagę. Dokładnie, wie pan co, ja kiedy zadzwoniłem, mówię do tego Urzędu Miasta, w Urzędzie Miasta nic nie wiedzą. Także nie wiem, czy to do poczty. Może do poczty faktycznie. No to jeśli taryfiarze też nic nie wie. Jeśli Urząd Miasta nic nie wie, to prawdopodobnie to może nie, to do poczty należało. To nie było jego prawdopodobnie. Tak. Swoją drogą pamiętam telefon sprzed kilku miesięcy, jak ktoś dzwonił, czy nie da rady tego usunąć, bo szpeci. No to właśnie usunął. Aha, no nie, no bo on nie był ciekawy, kolor nie za bardzo i ten, no. Okej, okay, ale no tak z ciekawości. Tak. Ja to, miłego dnia. Również miłego dnia. Również właśnie miłego dnia, natomiast się dowiemy. Leszek sobie zapisał grzybek. Grzybków teraz sporo, to może do lasu poszedł. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Może ktoś z Lubina zadzwoni, Iwona czeka na wasze telefony. Stęskniona jest, pełna werwy, energii, wypoczęta, uśmiechnięta, opalona od ucha do ucha. Tak czy nie? Od ucha do ucha. Dziękuję ci bardzo. Ależ proszę bardzo. Ja to wiem, jak ci humor jeszcze dodatkowo poprawić. 726-114-114. Pod tym numerem czekamy, drodzy słuchacze. A teraz jak mam chwilę i nie dzwoni telefon, to mogę powiedzieć. Pamiętasz, Leszku, tą drogę, o której mówił nasz słuchacz z jakby Górkowa od ulicy Zielonej w stronę Jaczowa? Tak. Ruszowic chyba. W tamtym kierunku. W sumie to wjeżdża się w Jaczowie tak, tam. Tak, to prawda. Więc i to jest herbaciana na pewnym odcinku i ona przebiega przez Głogów, przez Ruszowice i przez Jaczów. Miałem przyjemność, a w sumie to nie przyjemność, jechać nią wczoraj rowerem. Odcinek do działek jest tragiczny. A od działek w stronę już tam dalej, do wsi, jest super. Nie mam dla ciebie. Ja wiem, że tam nic się nie dzieje, natomiast sprawdziłem to osobiście na rowerze, więc autem to już w ogóle tam się jedzie tragicznie. Ale nie ma dobrych wiadomości dla osób korzystających z tej drogi, bowiem wiemy z gminy wiejskiej, taką mamy informację sprzed kilku tygodni, że aktualnie nie ma funduszy na tego typu działania. Tam rzeczywiście przydałoby się wysypać jakiś taki, wiesz, żwirek, co by uzupełnił te dziury, a przy okazji jeszcze wyrównać to ładnie, to może by tam dłużej to było w dobrym stanie. Bardziej trwałe. Mhm. Tak, natomiast nie zmienia to faktu, że ja myślę, że to głównie auta porobiły, które jeździły, jak było błotko i tym podobne, no bo jakoś trzeba się dostać. I zdarzyło mi się właśnie wczoraj widzieć auto, które pędziło tamtędy 60 km na godzinę, jak nie więcej. Osobówka? Tak. Nie żaden SUV, ani terenownie osobowy. No, jeśli można nazwać to auto SUV-em, to był to taki mniejszy SUV. Mhm. Jak to mówią teraz, tak zwany crossover. Jak nie szkoda zawieszenia? No, zawieszenia zawieszeniem, wiesz, tam ludzie chodzą. No tak, to swoją drogą. To co, robimy przerwę? Tak, zrobimy przerwę króciutką, bo 29 minut do 10 nam pozostało, więc jeszcze trochę czasu, bo 14 minut macie na to, żeby dzwonić. Robimy przerwę, a zaraz po niej wracamy z tematem dla reportera. I wracamy z dzisiejszym tematem dla reportera i na linii jest już słuchacz. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, ja w sprawie tego śmietnika w Lubinie na ulicy Pawiej. Czy coś wiadomo tam, co to będzie robione? Iwona, czy coś tam wiadomo? Nie znam tematu. Kiedy to był ten telefon? Proszę się przypomnieć z tą Pawią, o co dokładnie chodzi. Pawia na Przyleszu, ulica Pawia, jako lecznica zwierząt tam jest i taki ten śmietnik, co już, ja już tam 3 razy już do was dzwoniłem, nie? Że tego, tam takie śmieci pełno jest i to prawdopodobnie to do miasta należy i żeby to, kurczę, po prostu tam, no najlepiej to zlikwidować, bo to taka skarpa tam jest, nie? No, i tam pełno tych śmieci, kto chce, to tam wyrzuca, to... Ale tam jest miejsce, w którym są śmietniki i można wyrzucać śmieci? No,
I to tam najlepiej jakby to zlikwidować. Bo ale czy jest kiedyś tam... Kiedyś jak była piekarnia, no to to było używane, zamykane. Teraz bramkę ta ukradli, bo to była metalowa. No i to tak wszystko porozwalane tam jest. Dobrze, to mamy w takim razie ten temat. Przypominam sobie ten temat. Ten temat, ale to... Ja jako zgłosiłam do Urzędu Miasta i ten teren należy do spółdzielni. I spółdzielnia miała to wysprzątać. Widocznie jeszcze nie wysprzątali. No. Więc musimy jeszcze... Ja dzisiaj powtórzę się z tym zgłoszeniem do urzędu i zapytam się, jak... Tak, ja, na czym... jak ta sprawa wygląda. Dobrze, to mamy w takim czy razie ten temat. Raz jeszcze zgłoszony, więc będziemy się dowiadywać raz jeszcze. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy naszego słuchacza. Dziękujemy za przypomnienie i my też się przypomnimy odpowiednim służbom. Czyżby dzwonił już telefon od razu? Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Mieszkanka Starego Miasta w Głogowie. Ja z takim, no nie wiem, czy problem, czy uwaga. Mieszkam na ulicy Grodzkiej, widzę wieżę ratuszową. Wieża ratuszowa jest oświetlana od godziny 18:00. Gdzie jeszcze słońce świeci. Oszczędzamy na prądzie. Bardzo drogi mamy. Raz. Drugie. Lotnisko na bulwarze. Moje dzieci mieszkają na ulicy Poczdamskiej. Na 9. piętrze. Bulwar to jest lotnisko. Pas startowy. On jest oświetlony tak samo. Od zmierzchu jeszcze nie widać wszystko. Do godziny rano, rannych, gdzie już słońce świeci, a to pas startowy jest. Mm-hmm, oświetlony. Mm-hmm. Oszczędzamy prąd. Bardzo drogi. Ja się nie godzę. Ja jestem płatnikiem podatku do miasta. Tak, natomiast z jednej strony nie wiem, czy na bulwarze nie ma żarówek LED-owych i nie wiem, czy to też... A czy to są LED-owe, to one nie biorą w ogóle prądu? Ale zdecydowanie mniej, wie pani, bo to też no, tak sobie... No, ale to nie znaczy, że mają świecić. Mhm, powiem pani tak, komu bo... Tym, przepraszam, okupowanym kupy, wie pan, co to kupy, psie? No wiem, co tam to kupy, takie, psie, no. Takie zielone trawniczki. No, oprócz też betonu, widziałem, które tam położyli, to takie kawałeczki z kratki zieleni jeszcze jest. Tam jest tak okupowane i tym kupom chyba tylko świecimy. No i tym, co wyprowadzają pieski. No to chyba ktoś się powinien zająć tym kimś, kto tam wyprowadza te pieski. Tam nie ma nadzoru nad tymi ludźmi. Tam jest tyle kup, że świat nie widział. Dobrze, to mamy w takim razie... Tak. Tyle ja bym na razie. A w dalszym ciągu przejście podziemne jest brudne i... No niech pani nie mówi. Nie, tutaj się akurat z panią nie zgodzę, bo widziałem, jak panowie sprzątali. Panowie sprzątają, tylko nie sprzątać, a wy sprzątać, to są dwie różne rzeczy. Ach, no to dobrze. To powtórzymy w takim razie ten temat, no, żeby panowie posprzątali już do końca. Tak. Tak. Dobrze. I po każdym weekendzie pod tymi koszami w przejściu masakra. Ale cieszy fakt, że chociaż pod koszem postawią. Nie. Cieszy chociaż ten fakt, bo mogliby rozwalić te butelki po całym przejściu, a ustawiają je jednak przy samym śmietniku. Także to chociaż cieszy ten fakt, bo nie ma gdzie już wrzucić, to chociaż tak dorzucą. Ale to dobrze, to w takim razie z tym przejściem podziemnym raz jeszcze się zgłosimy, a temat oświetlenia zapytamy, jak to wygląda. Może jakiś licznik by się przydał, żeby zobaczyć, ile to tam zużywa energii w takim razie. Szczerze przyznam, że co do oświetlenia bulwaru tutaj pozwolę się nie zgodzić z naszą słuchaczką, bowiem względy bezpieczeństwa mają tu na pewno coś na względzie, biorąc pod uwagę, że są tam parkingi i auta zaparkowane i gdyby tam było ciemno, to byłby to raj dla przestępców. Dlatego ja nie dziwię się, że akurat ten teren jest oświetlony w taki, a nie inny sposób, a oświetlenie z całą pewnością jest energooszczędne, bowiem bulwar jest terenem nowym i nie sądzę, żeby tam były jakieś stare i nieenergooszczędne żarówki zakładane. Tak więc no, odrobina też merytoryki tutaj w tym względzie się przyda. No ale mamy zgłoszenie, tak? No mamy tak, zgłoszenie. Głos w dyskusji, tak bym to nazwał. A co do ratusza, to jeszcze nie wiem nic na ten temat, a natomiast teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja bym chciał zgłosić, bo byłem wczoraj w szpitalu, bo nie jestem z Głogowa. Chciałem zasięgnąć jakiejkolwiek informacji, a jakiś pan siedział, chyba nie wiem, czy to stróżówka, czy portiernia, nie chciał mi udzielić żadnej informacji, bawił się telefonem,
a ja przecież nie będę bez jednej nogi biegał po całym szpitalu i zapytać się, do jakiego lekarza mam iść. Jak tak może być? A w którym miejscu pan pytał, proszę mi powiedzieć? Na samym wejściu. Przy głównym wejściu. Mhm, rozumiem, tam gdzie jest to ochroniarz. Mhm. Natomiast tak, nie jestem w 100%... I ten pan popatrzał się tylko na mnie i nic nie zrobił. Kawałek dalej jest rejestracja, tam można było też zapytać. No ale tam, proszę pana, były kolejki. Ja potrzebowałem jak najszybciej. Rozumiem. Czy jest jakaś możliwość, żeby redakcja tam zwróciła uwagę komukolwiek, żeby ten pan chociaż za przeproszeniem tyłek ruszył? Ja nie wiem, czy on jest w ogóle odpowiedzialny za udzielanie jakichkolwiek informacji, natomiast faktycznie też no, mógł odłożyć ten telefon i zachować się troszkę inaczej pewnie, więc trochę więcej kultury. Zgłosimy tak. sytuację i poprosimy, żeby w takich przypadkach no, reakcja była jednak trochę inna. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy i zdrówka życzymy. Tak. No i czekamy na jeszcze kilka telefonów, bo 5 minut nam pozostało do godziny 9.45. Nawet się rozkręciliście i proszę bardzo. Dzień dobry, witamy. Kolejny części, telefon. Tak. Dzień dobry. Ja już w takiej sprawie już dzisiaj było mówione o tym parku tam między Zielonym Rynkiem a Biedronką i chodzi mi o światła, że ja tam byłam wczoraj o 10 i tam się jeszcze cały czas świeciło światło. A 10 w sensie, tak, że w dzień? W dzień. Lampy się po prostu świeciły cały czas. Zobaczymy, czy jak dzisiaj będę po 11, czy też się będą świeciły. Dobrze, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia, dziękujemy. Może się okazać, że wczoraj jakieś prace tam były i obawiam się, że tak, sądzę, żeby to... Często jest tak, drodzy słuchacze, że jak widzicie włączone lampy w dzień, to nie znaczy, że one się świecą, bo ktoś ich nie wyłączył, tylko być może coś jest sprawdzane. I naprawiane. Natomiast jeśli faktycznie dwa dni z rzędu już się pojawia taki problem, to wtedy możecie dać nam znać, bo to wtedy już co innego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam redakcję Radia Głogów. Tak, słucham. Chciałbym, nie wiem, pytanie, informację, może ktoś usłyszy, czy ulica Wojska Polskiego w Głogowie zmieniło się coś odnośnie określenia tonażu dla pojazdów. No nie, z tego co wiem, to nie było odwołania tonażu. No tak. Właśnie i tutaj jest to pytanie, do czego dążę? Od jakiegoś czasu ciężarówki powyżej tego tonażu 12 ton, no regularnie sobie chyba skrót zrobili tutaj, żeby nie jechać Kryskiego dalej lub tutaj Piłsudskiego i to się dzieje tak no coraz bardziej, nie wiem, bo myślałem, że już jakieś tam ruchy są zrobione, jakieś objazdy pod tym kątem, ale jest to tak, nie wiem, policja sprawdza tam prędkość, no rozumiem, że nie można tak cały dzień nie pilnować, ale jeżeli tutaj mieszkam i widzę, co się dzieje, no to a szczególnie właśnie popołudniowe godziny, wczesne, ranne, to jest taki no może nie wyścig tych powyżej 12 ton, ale to tak dość jest uporczywe. Czyli oni nie dość, że jadą powyżej, w sensie z towarem powyżej 12 ton na pace, to jeszcze się okazuje, że się sobie wyścigi robią, tak? No dokładnie i tam te studzienki, które no do tej pory były ciche, no jest to fajnie, jest to tak rozklekotane, za chwilę będziemy mieli drugą równostką. A druga sprawa, chciałbym się dołączyć do tej pani, może to zbyt mocno zabrzmi, ale odnośnie tej kultury właścicieli piesków, no Głogów w całym regionie kupą stoi, także tutaj nie ma też jakiejś kontroli, no nie mamy tej straży, nie ma może ktoś tak tego bardziej przypilnować, ale może apel przez waszą rozgłośnię, bo to jest naprawdę przykre, jeżeli się idzie, jeżeli ktoś zieleni, to tam strach ominąć coś, bo można omijając wdepnąć to coś. Mhm. To tyle. Dziękujemy ślicznie za ten głos w dyskusji, no i miejmy nadzieję, że tutaj głos naszego słuchacza, zresztą apelujemy o to często, że jak już mamy swoje futrzaste pupile, to one nie są tylko do głaskania, nie są tylko do wyprowadzania, ale też do dbania o to, żeby jak już coś zrobią, żeby po nich posprzątać. Ja nie wiem, jak to jest, bo mam psa i nie mam z tym najmniejszego problemu, żeby prawda? Się schylić. Natomiast, no, natomiast czasami może się komuś wydawać, że ja na przykład nie sprzątam po swoim psie. Mój pies niedawno miał problemy gastryczne, więc to się takich niektórych rzeczy nie da posprzątać. No tak, natomiast, ale... Oprócz tego, że faktycznie jest jeszcze gro osób, które no, po swoich pupilach nie sprząta, to
coraz częściej też można zauważyć osoby, które gdzieś tam i przy smyczy mają przywiązany woreczek, albo gdzieś w kieszeni mają jakieś takie zrywki, jednorazówki i sprzątają jednak po tych swoich psach. No i mamy nadzieję, że takich osób będzie coraz więcej. A i tereny zielone nie będą okupowane, jak to mówiła nasza słuchaczka. Ale to jest ładne słowo przy okazji, nie? Okupowane. Takie dwuznaczne takie. Tak. No to jeszcze minuta, ostatnia minuta, to może jeszcze ktoś, jakiś głos w dyskusji, może rzutem na taśmę jakiś temat z Zagłębia Miedziowego. Drodzy słuchacze, 726-114-114, to pod tym numerem czekamy na wasze telefony i za momencik kończymy. I będziemy wracać dopiero jutro. Tak, dopiero, ale to jutro to będzie bardzo szybciutko po prostu. O 9.15 tak. Oczywiście będziemy. Ja chciałem zauważyć, że niedawno był poniedziałek, już jest środa. A jutro będzie czwartek. Tak, i chwila, moment, znowu weekend, także leci ten czas ekspresowo. No, jak planujecie weekend, to nie zapominajcie o miedziowe.pl, ale co, gdzie, kiedy i nie przegap, tam na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. No to kończymy na dziś. W takim razie bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, wszelkie telefony. I zapraszamy na jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.